O, dobra. Dorzućmy tutaj w takim razie. Nie mam innego wyjścia. Od razu maksymalnie rozbudowuję. Już niech to, co może się wybudować, niech się wybuduje. Resztę zostawiam wolną. Co tu się stało? Ja coś kliknąłem nie tak chyba. Coś tam się przestawiło. Bieżąca wypłata 135 tysięcy. Coś. Nie, coś tu jest nie tak. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie, to są te zawody motocrossowe chyba. Patrzcie, już nie rośnie kwota. Po prostu więcej ludzi nie zmieszczę. No to bardzo dobrze, czyli już jeżeli chodzi o dworzec, jeżeli chodzi o terminal, proszę bardzo, turyści, 412 na dzień. A terminal jak gra? Zaraz zobaczmy sobie. Pół godziny oczekiwania. Zróbmy tak. Dorzućmy jeszcze dodatkowe autobusy. I w tym momencie będziemy mieli tylu turystów, że na pewno nie będzie większego problemu z przepływem gotówki. Tutaj mamy niską wartość gruntu, nie szkodzi. Pożar, nie szkodzi. Co więcej, teraz. Za chwilę będziemy mieli z zawodów sportowych sporą ilość gotówki. Tutaj możemy dorzucić sobie posiadłość burmistrza. Chyba nam zmieści się, co? Tak. Tu nam wejdzie. Jak za mało similonów? Ile to kosztuje? 30 tysięcy. Musimy poczekać. Nie no, posiadłość burmistrza musimy dać. Nie mogę przecież mieszkać na ulicy. Dobrze. Mamy posiadłość burmistrza. Zadowolenie. No, w miarę się cieszą, w miarę, nie? Jak to wygląda? Już zaraz będziemy mieli fundusze z imprezy. Zobaczymy, jak to wyszło. Sporo wyszło. 135 tysięcy zarobiliśmy. Maksymalny zysk to jest 111 tysięcy. Więc cóż, dajemy sobie koncert rockowy. Chyba, że. Czekajcie, zmieścimy tu pro stadium. Mamy sporą ilość gotówki. Powiedzcie, że wejdzie, powiedzcie, że wejdzie. Zmieści się. Ile kosztuje? 225 tysięcy. Dobra, skorzystamy z pro stadium w takim razie. Zobaczymy, jakie będą zarobki. Jak będzie przepływ gotóweczki. Dwieście 225 potrzebujemy. Maksymalny zysk to jest 300 tysięcy, więc ten pro stadium nam rzeczywiście może. O, już możemy kupić. Żeby jak najmniejszą ilość budynków zniszczyć, więc to damy do tego miejsca. Proszę bardzo, znak pro stadium 3000, ale turyści przyciągani dziennie 12 tysięcy. Gdzie tu mamy miejsce? Tutaj? Nie. O, jak ja dawno pro stadium nie dawałem. Zawsze centrum wystawnicze. Po prostu nie miałem miejsca. Muszę zatrudnić. Poczekajmy chwilę. I za moment będziemy mogli. Zaplanuj imprezę. Koszt imprezy 150 tysięcy. Dobrze, mamy tylko 34. Co więcej, tutaj mamy później Mistrzostwa Świata. Mamy również Legendy Rocka.
Koszt imprezy 300 tysięcy, ale możemy zrobić 600. Musimy poczekać. Na razie damy tą najtańszą imprezę, bowiem nie ma sensu wchodzić w coś strasznie drogiego. Może być tak, że po prostu no wiecie, w tym momencie wydamy ostrą, sporą ilość gotówki, a nie wyjdziemy na tym zbyt dobrze. Zobaczmy. Okej, dobra. Widzę, że tu spamujecie strasznie niektórzy. A dobra, jak chcecie spamować, spamujcie sobie. Możemy ulepszyć naszą cudowną posiadłość. Co my tu mamy? Posąg burmistrza, kolista fontanna. Damy sobie fontannę. Aha. Dobra, 120 tysięcy. Straż pożarna działa wolno, tak? Hazmat. Elegancko. Płoń miasto, płoń. Dobrze. Poczekajmy chwilę. Będzie 100. Ukończyliśmy projekt. Mamy ulepszenie. Super. Zobaczmy następne badania. Poziom reaktora jądrowego. Wiecie co, na razie się wstrzymam. Damy to. Chcę zacząć zarabiać konkretne pieniądze na tym prostadium, ale potrzebujemy najpierw na start coś lżejszego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, 157. Okej, zapalmy imprezę. Wyścig monstrualnych ciężarówek. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Czy będzie jakiś zysk konkretny, czy też nie. Dobra. Okej, widzę, że powoli zbliżamy się do końca. Do godziny 21. Mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej zobaczyć jeszcze, jaki będzie zysk z tej imprezy. Czy opłaca się mieć te prostadium? Znaczy inaczej, prostadium na pewno się opłaca mieć, ale kwestia jest teraz taka, czy nasze miasto jest w stanie w ogóle to ogarnąć? Czy mamy odpowiednią ilość mieszkańców, czy mamy odpowiednią ilość po prostu tych turystów? O, czekajcie, muszę zmienić jeszcze nazwę, bo to jest nazwa po byłym właścicielu. Jakby to nazwać, jakby to można było nazwać ładnie. Na cześć stadionu. Damy sobie, o, właściwie Pro Stadium Hill. Jako, że jesteśmy na górce, stąd jest Hill. No, Pro Stadium, dlatego, że udało mi się wybudować Pro Stadium. No, zazwyczaj tego nie robię. Nie wiem dlaczego zresztą, ale nie robię tego po prostu. Albo nie mam miejsca, albo nie mam turystów. Ale czasami trzeba zaryzykować. Mhm. 74 tysiące.
Pusty dom. Dobra. Wybaczcie na chwilę, tylko tutaj przełączę jedną rzecz. Tutaj. No teraz musiałem poszukać takiej funkcji, ale widzę, że nie mam. Gdzieś to pochowane wszystko jest. Czy coś rypło właśnie? Chyba tak, chyba... A, znowu to samo. Znowu w tym samym miejscu, znowu to samo. A, dobra. Zobaczmy tutaj. Nie, też nie przejdzie. Właśnie już kończymy powoli, bo już jest 21. A tu jeszcze tylko szybką akcję muszę zrobić. Kurczę, no. Dobra. Czemu mam przedłużyć live'a do 21:30? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Jak to do szkoły później pójdzie? Jak wy do szkoły pójdziecie? Chyba, chociaż nie, czekajcie, to jest poniedziałek. A nie wiem, czy macie wolne, czy nie. Dobra, zobaczymy. Okej, okay. Cyk. Proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra. Możemy grać dalej. Zobaczmy, co mi tutaj się... O, się popsuło strasznie dużo. To jest raz, to jest dwa. I coś jeszcze mam do zburzenia. Pożar budynku. O, taki ładny budyneczek nam poszedł. No dobra. Najlepsze jest to, że bardzo szybko te budynki się odbudowują, więc nie ma z tym większego problemu. Króciutka przerwa, bo musiałem w opcjach jedną rzecz zmienić. Zobaczymy, jak poszło. O, tak późno chodzicie spać? 24? Dobra, zobaczymy. Trochę przedłużymy tego live'a w takim razie. Nie ma problemu. Zobaczmy, co my, na czym my stoimy w ogóle. Tutaj widzę nam Hubert strasznie psuje komentarze. Strasznie źle nam tutaj wpływa. Ale widzę, że większość osób nawet nie reaguje. Ale chyba już nawet nie trzeba będzie. Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Chyba nie trzeba być. Zaraz zobaczymy. Chyba, że założę kolejne konto. Widzę, że tutaj Hubert ma już sporo kont.
ta opcja, którą zmieniałem, to po prostu sprawdzałem konta i okazuje się, że Hubert ma już kilka kont. Strasznie cię chyba nie lubią, wyrzucałem cię z każdego tego. Wszędzie cię blokują, coś mi się wydaje. Ja nie, myślę, że nie ma sensu tutaj reagować. Nie kłóćcie się po prostu. No, słuchajcie, jeżeli ktoś ma, nie wiem, tam parę lat, no... Zwykle jest tak. Jeżeli ktoś wchodzi, zaczyna tak dziwnie pisać, rzuca wulgoryzmami i tak dalej, to zwyczaj jest to bardzo młoda osoba. Osoba, która tak naprawdę możliwe, że niedawno nauczyła się tych słów i stąd chce się pochwalić. Nie ma sensu na to zwracać uwagi, bo tylko ją napędzacie. Także ja po prostu też nie zwracam na to uwagi i robię swoje. Gram, bawię się. Dobra. Myślę, że warto by zmienić teraz jeszcze jedną rzecz. W rozgrywce? Nie, w grafice. Zmieńmy sobie tutaj filtr. Bo że nie mam żadnego filtra. Dajmy sobie żywy. Żywy chyba był fajny w miarę. No tak, troszeczkę inaczej. Ok. 224 tysiące. Możemy wobec tego coś pobudować sobie. Impreza aktywna. Za chwilę będziemy mieli wyniki naszego prostadium. Zaraz zobaczymy, czy jest to zyskowne, czy nie. Widzę, że jakiś zysk będzie z tego. Pytanie, jak duże. 119 tysięcy zarobiliśmy. Maksymalny zysk to jest 300 tysięcy, więc rzeczywiście, no niestety nie mam sensu wchodzić w coś droższego. Zyski nie są jeszcze takie duże, jak powinny być. Ale mam już 300 tysięcy. Możemy dorzucić kolejne monumenty. Więc troszeczkę nam... troszeczkę nam to jednak rozwinie turystykę. Zastanawiam się, tutaj jest Big Ben. Niestety on dużo kosztuje. Nie stać nas na niego jeszcze. Łuk triumfalny. Pewnie, że tak. Duża atrakcja. Mało miejsca zajmuje. No jest dość tani też, więc idealnie się wpasuje tutaj w to miejsce. A dobra, dajmy tutaj może. Okej. No tak chyba najlepiej. Blisko prostadium będzie stał. Będzie dużą atrakcją. Co my tu mamy więcej? Co my tu mamy więcej do zrobienia? Znowu ulepszenie naszej posiadłości. Zwykle pierwsze powiedzmy te dwa poziomy jakoś idą. Problem zaczyna się przy chyba tym trzecim, o czwartym już nie mówię. O czwartym w ogóle chyba nie byłem, nie doszedłem do czwartego. 90% utrzymanie oceny 90%, to nie, do tego nie doszedłem. 85% jeszcze mi się udało, a już do 90% nie doszedłem, niestety. Aż takim dobrym burmistrzem niestety nie byłem, więc... Okej. Kuzyn, tak? Hubert. Kuzyn Huberta tak strasznie spamował nieładnie. A tam. Tak mówię, ja nie zwracam uwagi na takie złe komentarze. Wiem, że są osoby. Nie będę tutaj rzucał nikami. Są osoby, które po prostu rzucają bany. Blokują wszystkich wokół. Wystarczy źle o nich wspomnieć i od razu leci blokada, leci ban. Ja akurat nie preferuję takiego rozwiązania.
Jeżeli ktoś musi, ma taką potrzebę, żeby w ten sposób odreagować, wygadać się, nie wiem, no to okej, niech sobie pisze. Niech sobie pisze. Jak mu to jest potrzebne, jak mu to coś pomaga, okej. No ale wiadomo, nie jest to może mile widziane ze strony innych widzów. Ja też specjalnie, może jakoś mnie to nie cieszy, ale jak już ktoś pisze, no to niech pisze, no trudno, no cóż poradzę, nie będę go banował przecież za to, że używa jakiegoś tam słownictwa. Ja będę musiał chyba zrobić też w ogóle jakieś filtry, żeby tam nie przeklinać i tak dalej. Nie tyle, że dla mnie to jest drażniące, co są też młodzi ludzie, którzy tutaj to jednak oglądają. Młodzi gracze. A nie chciałem, żeby wszyscy się uczyli jakiś u mnie akurat, żeby uczyli się takiego, a nie innego słownictwa. No ale dobra, woda. Widzę, że mam problem z wodą. Za bardzo się rozgaduję na inne tematy. Wody nie mogę kupić. Już skupuję. Możemy co najwyżej rozbudować tutaj tą pompownię. I tak trzeba będzie zrobić. Albo. Czemu tu jest taka Sahara? Susza, jak nie wiem, nic tutaj nie ma. Inaczej. Dorzućmy faktycznie tutaj pompownię wody, najprościej. Zaoszczędzimy. Wykorzystamy tą wodę troszeczkę lepiej. Jak to wygląda? Jakie jest zapotrzebowanie? Potrzeba, przepustowość. Potrzeba więcej niż mamy. Jeszcze więcej. Czyli praktycznie to, co usunąłem, będę musiał postawić z powrotem. Chociaż nie do końca, bo ja stawiając te nowoczesne z miast przyszłości, one dają znacznie lepszy efekt. Jak długo jeszcze live? Co chciałem. Jak długo live, tak? Miał być do 21, ale zrobimy rzeczywiście jeszcze chwilę. Już zaraz kończymy dosłownie. Do 7 rany, Krzysiu, do 7 rano raczej live'a nie będę robił, bo ja muszę też iść spać, muszę iść do pracy jutro. Ale pojutrze, na pewno godzina 18-19, jeszcze zobaczymy, będzie kolejny live. Nie wiem z jakiej gry jeszcze. Muszę to przemyśleć. Ale to zobaczymy. Jeszcze będzie informacja. Mam nadzieję, że tym razem tego nie zmaszczę i informacja pojawi się w miarę szybko i będzie widoczna przez dłuższy czas niż te 5 minut przed live'em. Dobra. Okej, to myślę, że kończymy w takim razie, bo tutaj już wszystko mam rozbudowane. Trzeba coś zostawić na inne live'y. Na później musimy coś sobie zostawić, bo tutaj widzę, sporo rozbudowałem już. Pozostało nam wybudować jeszcze jeden monument, którym będzie prawdopodobnie Big Ben. Zwiększyć na pewno przez właśnie w ten sposób ilość turystów. I w tym momencie będziemy mogli trzepać kasiurkę na tym prostadium. Dorzucimy też mega wieże elit, na których wybudujemy korony turystyczne, korony turystyki. Efekt taki, że znowu przybędzie nam tych turystów i być może będę mógł robić tam jakieś na tym prostadium nie tylko wyścigi tych ciężarówek, ale coś lepszego, koncert rockowy, czy cokolwiek, co nam da naprawdę spore zyski.